Hej, hej, witamy Was w nowym vlogu, więc my się zbieramy, psy pakujemy do cioci, jadą do cioci. Dzisiaj będzie niespodzianka dla Krzysia, także wszystko jest w takiej największej konspiracji zachowane. Mój mąż nas tam będzie dowoził. Ja jeszcze ogarniam sobie jedzonko, tutaj Krzysiu ma listę, bo Krzysiu uwielbia listy. Ale to dobrze, że ktoś tutaj uwielbia listy. Kochanie, bo dzisiaj byś nic nie spakowała, ale gdyby nie ja. Nic. No. Nic. Bez faceta ani rusz. Ja sobie robię coś dobrego. Wynosimy śmieci, czekamy aż się domyje zmywarka. I w drogę. Pytanie za 100 punktów, czy zamknie się walizka, bo jest... O, ja pierdziu, ale ciężka. Nie zamknę jej. Nie zamknie jej do tego? Nie zamknę jej. Potrzebuję większą walizkę. Jak ty ją tak dopakowałaś? Mówię, że jej nie zamkniemy. Co ty widziałaś? Nie jestem tylko kobietą. Nie mogłaś się zdecydować, co wziąłaś, co wziąć, wziąłaś, wszystko? Tak. Przepraszam. Ale jestem, powtarzam, tylko kobietą. I od 4 lat pierwszy raz wychodzę z domu. Więc trudno się było zdecydować. Zmieści się coś do twojej? Chociaż bluzę mi weź. Spróbuję. Twoja też jest dopakowana. Tylko ty nic nie włożyłeś w drugą stronę, mędziaku ty. Bluzę ci wsiąść? Dobrze, wezmę ci bluzę. Teraz odkrył swoje karty. I teraz szybki quiz. Która jest czyja? Na moje wytłumaczenie i obronę własną mam to, że zabrałam wszystkie kosmetyki twoje i moje, żele pod prysznic, suszarki do włosów, prostownice. Kochanie, no nigdy nie wiesz, kiedy będziesz potrzebował suszarki, na przykład tak, zgrzać jakąś folię. Moją prostownicę. Słyszałaś? No, co to było? Są przedarł tak mocno. Ała. Ale nie ugryzłem się, po prostu tak, już tak przeszurę. Tak. A! Ciarki? Widzisz? Proszę. To jest wiązkórka. Każdy mój orkan miał ciarki przed chwilą. Siadamy, jedziemy i będziemy się widzieć z drogi. Tak. Tak, by the way, tu mam nowy pas. Testuję drugi. I jestem ciekawa, jak z tym. No, jestem ciekawa, czekam, że się zapniesz. Rozbieram, bo zaraz będziemy wysiadać. Najpierw, no, co ty? Najpierw to mogłaś zapnąć. No, dobra, zapnąć. Jakie super! Wygodne? Największe dziadostwo tamto. No nie? Największe dziadostwo ever i tutaj nic mi nie naciska, faktycznie. No faktycznie nie naciska na brzuch, no. Bo tam to naciskało. A wypnij się. Nie ma tego, tego! No. O, zajebiste, to jest super. My już w trasie i słuchajcie, tak się rozpogodziło. Mamy taką ładną pogodę, mam nadzieję, że ona zostanie z nami. Nawet jest ciepło, więc może uda nam się wyspać w samochodzie. Tutaj błękitne niebo i mam nadzieję, że tak będzie nad morzem przez ten nasz weekend morski, nadmorski. Boże, będzie super, jak będzie tak pięknie. Mamy pistację, ja usiądę dupką na piasku, Krzyś mnie podkopie, ja się przewrócę, czyli wszystko tak jak zawsze. Jak zawsze. Tak. Tyle jest moim prezentem. No. Najtańsza opcja. Najtańsza. Nie przyjęło to dobrze. Ale jak już się jest. Ale jak już się jest poślubie, to wiecie, o co chodzi, nie? Chociaż wstążka była droga. Nie zabrzmiało to dobrze, ani trochę. Ale wiecie, o co chodzi. Zawsze tak jest, że jak już jesteśmy po ślubie, albo jesteśmy w parze długo, no nie, a nie ma się totalnie pomysłu, prezentu, albo się zapomniał, ja jestem twoim prezentem, no nie? Zawsze tak jest. Few moments later. I zielonego pasa. Wiesz, to było mega śmieszne, nie wiem, czemu zrobisz z tego smutek. Bo tak. No to co chciałaś wyciągnąć? Jakie dokumenty? No mów. Nie dokumenty. To co? Winogrono. Bo zabrałam. Chwilę temu wpierdzieliśmy kabanosa z Biedronki. Zrozum kobietę w ciąży. A po co? A po co ty tak wszystko chcesz rozumieć? Po co? Chcesz winogrono? Nie, kochanie, zjedz sobie, wszystkie są twoje. 12 seconds later. To bez pestki. No. Tutaj akurat w przypadku winogron i arbuzów bezpestkowych te wszystkie modyfikacje genetyczne ja usprawiedliwiam.
tylko. Jedyne owoce z pestkami, które jem, lubię i nawet mi nie przeszkadza ta pestka, bo to jest takie urocze, gdy się nią pluje, to czereśnie. Urocze. No, ja nie wiem dlaczego. Następnie jeszcze jedna. Ja nienawidzę połykać pestek. Ale ja zawsze wypluwam je po prostu, a Martusia zawsze, jak ją zobaczycie, jak ona je czereśnie albo wiśnie, raczej czereśnie, bo wiśnie Marta nie lubi, to zawsze weźmie pestkę, to nie wypluje jej, tylko... zawsze do środka. Tak mi rodzice powiedzieli, że jest ładniej. No. Syna spłodziłeś, kochanie. Teraz zasadź mi czereśnia. Pierwsza stacja. O, zatrzymujemy się. Marcia musi wyprostować nóżki. Pas się świetnie sprawdza. Ale mam czerwone oko. Pokaż. Pokaż. Ach, właśnie mnie coś tam piekło. Tak? Pokaż. Nie chcę nic. Stwierdziliśmy, że w międzyczasie trzeba byłoby się przespać. Tylko tutaj mamy łazienkę. Taką gites. Mam szafę. A, no tak. Ja daję do pokoju kawka. Ja chcę jeszcze jajeczniczkę i nie wiem, co to jeszcze... Ja też nie wiem, co ja zaznaczyłam. Zaznaczyliśmy sporo. Mój może zawsze najbardziej się cieszy na siadanie do pokoju, no nie? No to dobranoc. I do zobaczenia jutro. Dzień dobry, dotarło nam śniadanie. Porozrzucane po całym łóżku. Ale kurde, jak to fajnie mieć kogoś, kto robi śniadanie do łóżka dla nas dwóch. Odsłoniłam tamte zasłony i po prostu czuję, że ma w sobie jakiś gen wampira. No nie wiem, co się wydarzyło, ale strasznie jasno zapalił. Tak, okropnie, okropnie. No, czas na dalszą podróż. Idziemy. Tak, ubieram skarpety. Na pewno jest do 12? No tak pisało tam. Nie. Do której? Do 11. Tak? Co się na portu? Zdajesz, że ci na przypadek. Nie, albo wcale. Nigdy nie byłem za długo w hotelu. Nie wiem, nie wiem, co się wtedy robi. Nie wiem. Dziś się zmywać, czy co? Co? Zmywać się naczynia? Płacisz kolejną dobę. O kurde, to wolę zmywać. Jeden. Potrzebujesz tą? Cześć! I tu wystaje! Na pewno potrzebujesz? A co się stało? A nie, bo mogłabym ją zostawić. Aha. Dobra, kupię większe walizki. Czekaj, idę jeszcze sikać. Szybko sikać. Nie chodzi mi... Trzymaj. Chodzi mi o to... Gdzie ty żeś poszła? Rozmawiać chciałem, chodź tu! Dzięki. I zejdź z tej umywalki. Zejdź z tej umywalki. Tak, będziemy sprawdzać, czy będzie może za górką. Nie ma. Zaparkowaliśmy. Teraz się zesikam. Bardzo wysiutko może jesteśmy. Tak, ja się zaraz zesikam. To co? Idziemy. Ja się muszę tylko co kurtkę ubiorę. Idziemy na. Wejdźmy może, zobaczmy jak jest, bo nie mam pojęcia, czy jest ciepło. W aucie jest okropnie ciepło. Jej. Idziemy zobaczyć morze. Tak. Już czuję zapach. A jak się cieszę. Tyle czasu. No ten zapach specyficzny takich małży. Glona. Czuć morze. Jeszcze trochę. Oh yeah. Cieszę się jak małe dziecko. Oh. Ale pięknie. Trzeba ufać, że widać. Wszystkiego najlepszego! A jeszcze nie wiem, gdzie będziemy spać. To jest dalej dla mnie wielka tajemnica. A, dalej się zbliża. I tak bardzo Marcie dziękuję za to, że mnie zabrałaś. Serio? Tak, śpimy tam na łodzi. Co ty gadasz? Ale to miłe, że się tak cieszysz. Szaleństwo. Chodźmy tam. Gdzie by się wjeżdżał? Nie wiem właśnie.
tu jest brama. Widzę szczęście. Yeah! Okej. Zapraszam, kochanie. Ja pierwszy. Przepraszam, że tyle krwi. Ale tutaj tak jest widna ta. Tu jest sauna. Sauna? Sauna! Ooo! Wanna! Tak! Co to jest masażem? Jest! Ty powiem ci, że jest szał. Jest... ekspres. Masakra! I kaczki! No co? Ale... o rany. I my mamy stąd wracać? My tu zostajemy. Ja pier... Wszystkiego najlepszego. Ja to mam przebić. Nie da się. Ja mam to przebić. Ja co prawda nie mogę, ale specjalnie... to jest sauna dla ciebie. Napuścimy sobie wodę do wanny. Ale ten widok, Martuś, ten widok, tak. To jest coś niesamowitego. No nie? To jest coś niesamowitego. To każdy musi zobaczyć. Tak, to jest aż wzruszające. Jakby się tu po... To jest tak, że tu wchodzisz i już w dupie masz tam to morze. No to jest... To jest ta zatoka, że tak. Jezioro. Jezioro. Nie wierzę. Po prostu nie wierzę. Czyli wiecie, że to jest dobry pomysł na niespodziankę urodzinową. Ale się cieszę. Dokładnie? Ale jest tak czadersko. Jestem ciekaw, jak się będzie spało, bo ja się już nie mogę doczekać, aż pójdziemy sobie nyny. Ale najpierw Martusia musi iść tutaj do panienki. No, proszę państwa. Tak. Krzysiu pójdzie do sauny, bo Marta nie może, ale to niestety będziemy się widzieć. Tak, dokładnie. Krzysiu będzie się relaksował. Także mi się już tam kamyczki grzeją. A z poduszką jest kurde. Ale miło. Delikatny stres, może to dupnie, ale jest spoko. Ale to jest dobry weekend. Ściągasz? Tak. Jakie to dobre. Nie powiem, że trochę żałuję, że nie wzięłam sobie burgera. Pyszne.